Cześć, witajcie na moim kanale. Z racji okresu, który teraz mamy, przygotowałam dla Was odcinek wspominający wszystkie osoby, które niestety odeszły z tego świata w przeciągu ostatniego roku, czyli od listopada 2021 roku. W dzisiejszym odcinku będziemy wspominać osoby z zagranicy. I oczywiście lista byłaby naprawdę bardzo długa, więc jest to dość subiektywne zestawienie. Dlatego jeżeli kogoś Wam w tym rankingu zabraknie, to nie krępujcie się napisać o tej osobie w komentarzu. Przypominam Wam także, że o polskich artystach stworzyłam już odcinek i znajdziecie go w karcie. Zapraszam, by razem uczcić wszystkich tych, których pożegnaliśmy w mijającym roku. W czwartek, 8 września, zmarła brytyjska królowa Elżbieta II. Miała 96 lat. Była najdłużej panującą monarchinią w historii brytyjskiej korony. Zasiadała na tronie od 1952 roku. Była królową nie tylko Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ale również 15 innych państw. Śmierć królowej była najważniejszą informacją we wszystkich światowych mediach. Szacuje się, że transmisje z jej pogrzebu mogły śledzić 4 miliardy osób, czyli połowa globalnej populacji. W samym Windsorze, gdzie spoczęła monarchini, zgromadziło się ponad 100 tysięcy osób, które na żywo obserwowały to zdarzenie. Louis Anderson, kultowy, nagrodzony nagrodą Emmy komik i aktor, zmarł w Los Angeles po walce z rakiem. Aktor był znany przede wszystkim jako komik oraz twórca popularnej kreskówki Świat według Ludwiczka. Od 2002 roku prowadził także amerykański odpowiednik Familiady. W ubiegłym roku chwalił się, że stracił kilkanaście kilogramów ze względu na dietę oraz zdrowy tryb życia. Olivia Newton-John, aktorka i piosenkarka. U boku Johna Travolty wystąpiła w musicalu Grease. Produkcja okazała się hitem i zapewniła jej międzynarodową popularność. Swój największy płytowy hit Olivia wydała natomiast w 1981 roku. Krążek Physical sprzedał się w ilości ponad 2 milionów egzemplarzy. Łącznie gwiazda nagrała 26 albumów studyjnych, wystąpiła w 16 filmach. Od 1992 roku zmagała się z rakiem piersi. Pokonała chorobę, jednak nowotwór powrócił w 2013, a później 2017 roku, atakując również kości piosenkarki. O jej śmierci poinformował mąż. Anne Heche zdobyła popularność grając w serialu Inny Świat. Rola w tej produkcji przyniosła jej nagrodę Emmy. Szczyt jej kariery przypada na lata 90. kiedy wystąpiła w takich filmach jak 6 dni, 7 nocy, Fakty i akty czy Psychol. Zagrała też w Trzecim cudzie Agnieszki Holland. W sierpniu uległa wypadkowi, w wyniku którego jej samochód stanął w płomieniach. Jeszcze w niedzielę, czyli 2 dni po wypadku, przedstawiciel aktorki informował, że jej stan jest stabilny. Niestety zmarła następnego dnia. Miała zaledwie 53 lata. Żora Koroliow był ukraińskim tancerzem, znanym w Polsce z występów w programach Taniec z Gwiazdami w stacji TVN oraz Dancing with the Stars, Taniec z Gwiazdami Polsatu. Tancerz zmarł w wieku 34 lat. Informacja o jego śmierci potwierdziła partnerka. Osierocił 11-letnią córkę Sonię. Przyczyną śmierci było zapalenie mięśnia sercowego. Bob Saget zmarł 9 stycznia 2022 roku. Aktor był znany z serialu Pełna chata. Został znaleziony w pokoju hotelowym, gdzie przebywał w związku ze swoją trasą stand-upera i komika. Oficjalną przyczyną zgonu był uraz głowy, informuje CNN. W wyniku dochodzenia ustalono, że aktor prawdopodobnie przypadkowo uderzył się w tył głowy, a następnie położył się spać. Coolio zmarł nagle w wieku 59 lat. Raper znany był przede wszystkim ze światowego przeboju Gangsta's Paradise z 1995 roku, który został wykorzystany w filmie Młodzi Gniewni. Piosenka stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów rapowych wszechczasów. Menadżer artysty podał, że został on znaleziony na podłodze w łazience domu jego przyjaciela w Los Angeles. Nie reagował na próby kontaktu. Paul Sorvino zmarł w lipcu. Miał 83 lata. W branży filmowej i telewizyjnej pracował od ponad 50 lat. Poza aktorstwem był także śpiewakiem operowym. O jego śmierci poinformował jego rzecznik. Angela Lansbury zmarła w październiku. Była brytyjską aktorką filmową, telewizyjną, teatralną. Znana m.in. z serialu Napisała morderstwo. Zmarła w wieku 96 lat. O śmierci artystki poinformowała jej rodzina.
była jedną z ostatnich żyjących gwiazd złotej ery Hollywood. Andy Fletcher to brytyjski muzyk, współzałożyciel legendarnej grupy Depeche Mode. Andy odszedł dużo, dużo za wcześnie, ale w sposób naturalny, bez przedłużającego się cierpienia. W mediach społecznościowych napisali członkowie zespołu Depeche Mode. Poinformowali, że przyczyną śmierci Andy'ego był tętniak rozwarstwiający aorty. Muzyk zmarł w wieku 60 lat. Taylor Hawkins, wieloletni perkusista grupy Foo Fighters, zmarł 25 marca. Występował z Foo Fighters od ponad 20 lat. Wspierał także innych wykonawców w studio i na scenie. Wśród nich był m.in. Slash, który bardzo przeżył odejście przyjaciela. Prawdopodobną przyczyną śmierci było przedawkowanie narkotyków. Muzyk miał zaledwie 50 lat. Gaspar Ulliel to 37-letni francuski aktor, który zmarł w styczniu wskutek feralnego wypadku na stoku narciarskim. Aktor znany był z Hannibala, osierocił 6-letniego syna. W momencie zderzenia z drugim mężczyzną nie miał kasku. Po wypadku upadł na ziemię i był nieprzytomny. Niestety obrażenia mózgu okazały się na tyle rozległe, że lekarzom nie udało się go uratować. W wieku 74 lat zmarł Meat Loaf, amerykański wokalista i aktor. Miał na swoim koncie jeden z najlepiej sprzedających się albumów wszechczasów ze światowym przebojem I'll do anything for love, but I won't do that. W trakcie całej kariery Amerykanin sprzedał ponad 100 milionów albumów. Zagrał także w ponad 50 filmach. Robbie Coltrane to brytyjski aktor komik, znany przede wszystkim z ról w filmach Harry Potter, gdzie wcielał się w Hagrida. Był także dobrze znany fanom filmów o Jamesie Bondzie. Zmarł 14 października. Przyczyną jego śmierci była niewydolność wielonarządowa. Ktoś może to oglądać za 50 lat, mnie już wtedy nie będzie, ale Hagrid tak. Mówił o swojej najpopularniejszej roli w jednym z ostatnich wywiadów. Sidney Poitier to aktor, który największą popularność zdobył dzięki filmom Zgadnij, kto przyjdzie na obiad, czy W upalną noc. Za rolę w filmie Polne lilie jako pierwszy Afroamerykanin zdobył Oscara w kategorii najlepszy aktor. Miał 94 lata. Gilbert Gottfried, amerykański aktor komediowy i komik, znany ze swojego charakterystycznego głosu. Od 1980 roku pracował przy Saturday Night Live. Pojawiał się także w filmach Kochany Urwis, Gliniarz z Beverly Hills 2, Świat według Bandich. Jego najbardziej charakterystyczną rolą było wcielenie się w papugę w serialu animowanym Aladdin. Zmarł 12 kwietnia. Smutną wiadomość przekazała jego rodzina. Vangelis zmarł w maju. Grecki muzyk, twórca muzyki elektronicznej oraz filmowej, miał 79 lat. Tworzył muzykę m.in. do Rydwanów Ognia czy Gorzkich Godów. James Caan to wybitny amerykański aktor filmowy, teatralny. Niezapomniany Sonny Corleone zmarł w lipcu w wieku 82 lat. Za swoją najsłynniejszą rolę był nominowany do Oscara. Zasłynął także z odrzucania ról w filmowych hitach, na przykład Locie nad kukułczym gniazdem. Dopiero film Misery okazał się jego kolejnym sukcesem. Louise Fletcher to amerykańska aktorka, która zmarła w wieku 88 lat. Była znana z roli bezwzględnej i wyrachowanej pielęgniarki w słynnym filmie Lot nad kukułczym gniazdem. Otrzymała za tę rolę Oscara, mimo że wcześniej nie była znaną aktorką, ponieważ głównie zajmowała się domem i rodziną. Byłam ostatnią uczestniczką castingu. Dopiero w połowie kręcenia filmu zorientowałam się, że rola, którą mi powierzono, była proponowana innym aktorkom, ale one nie chciały być na ekranie tak odpychające, mówiła w 2004 roku w jednym z wywiadów. Janusz Kubor zmarł w grudniu. Był wokalistą i założycielem węgierskiego zespołu rockowego Omega, którego największym hitem była piosenka znana w Polsce pod tytułem Dziewczyna o perłowych włosach. Artysta miał 78 lat. O jego śmierci poinformował zespół Omega w mediach społecznościowych, dodając, że przyczyną śmierci była krótka choroba. Thierry Mugler, francuski projektant mody i fotograf, zmarł w wieku 73 lat. Jego śmierć została ogłoszona na oficjalnym Instagramie jego marki. Jego projekty nosiły m.in. Lady Gaga, Kim Kardashian czy Beyoncé. Peter Bogdanowicz, amerykański reżyser, aktor, scenarzysta, producent, znany z filmów Ostatni seans filmowy, Papierowy księżyc, Maska czy serialu Rodzina Soprano. Właśnie za film Ostatni seans filmowy zdobył 8 nominacji do Oscara i miał szansę na statuetkę dla najlepszego reżysera. Jerry Lee Lewis zmarł w wieku 87 lat. Był amerykańskim muzykiem, piosenkarzem, pionierem rock'n'rolla.
O śmierci artysty poinformował jego agent. Swego czasu był największym konkurentem muzycznym Elvisa Presleya. Muzyczna kariera artysty załamała się jednak, gdy wyszło na jaw, że ożenił się z 13-letnią kuzynką i to zanim rozwiódł się z poprzednią żoną. Jego tournée po Wielkiej Brytanii zostało przerwane, a stacje radiowe przestały nadawać jego piosenki. Borykał się z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. Zmienił styl muzyczny i został piosenkarzem country. Pearl Sanders, legendarny jazzman, saksofonista. O jego śmierci poinformowała wytwórnia muzyczna, z którą współpracował. Miał 81 lat. W 2021 roku ukazał się jego ostatni album Promises. Michał Gorbaczow zmarł w wieku 91 lat. Był ostatnim przywódcą ZSRR. Na początku lipca media obiegła wiadomość, że trafił do szpitala. Według tych doniesień cierpiał na cukrzycę i miał problemy z nerkami. Był sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Był też pierwszym i jedynym prezydentem ZSRR. W 1990 roku został laureatem pokojowej Nagrody Nobla. Był ceniony na Zachodzie za wkład w zakończenie zimnej wojny. Ivana Trump, była żona Donalda Trumpa, została znaleziona w jej mieszkaniu w Nowym Jorku w lipcu. Podejrzewa się, że spadła ze schodów lub miała atak serca. Urodziła się w Czechosłowacji. W młodości była wyczynową narciarką. Na początku lat 70. pracowała jako modelka. Ray Liotta należy do grona kultowych, w dorobku ma imponującą liczbę kilkudziesięciu ról. Zmarł we śnie. Aktor przebywał na Dominikanie, gdzie pracował nad nowym filmem. Odszedł w maju. Naomi Judd zmarła w kwietniu. Gwiazda country, legendarna wokalistka, miała 76 lat. Popełniła samobójstwo. Córki ujawniły, że matka zmarła z powodu rany postrzałowej głowy. Zmagała się z depresją. William Hart, nagrodzony Oscarem aktor, znany z takich ról jak Pocałunek kobiety pająka czy Telepasja, zmarł w marcu w wieku 71 lat. Rodzina podała informację, że zgon nastąpił z przyczyn naturalnych. Ronnie Spector razem z koleżankami z zespołu wyśpiewała ponadczasowy przebój Be My Baby. Miała 78 lat. Głośno było także o jej małżeństwie z porywczym i nieobliczalnym Philem Spectorem, które trwało 4 lata. Wokalistka uciekła z ich wspólnej posiadłości z pomocą matki, nie zabierając ze sobą żadnych rzeczy. Twierdziła później, że mąż ją więził i wielokrotnie groził jej śmiercią, mierząc do niej z pistoletu. Biorąc pod uwagę, że ostatnie lata życia mężczyzna spędził w więzieniu, po tym jak w 2009 roku został skazany za morderstwo na karę dożywocia, najprawdopodobniej była to prawda. Mężczyzna zmarł w 2021 roku. Yuri Shatunov, wokalista popularnego w latach 80. zespołu Łoskowy Maj. Pod koniec lat 80. nastoletni Yuri wraz ze swoimi kolegami z grupy wylansował przebój Białej Rozy, który do dziś cieszy się ogromną popularnością nie tylko w Rosji, ale także w Polsce. Wedle informacji przekazanych przez media zmarł z powodu ataku serca. Miał 48 lat. Większość czasu spędzał w Niemczech, gdzie wskrzesił swoją karierę muzyczną. Franco Gatti, założyciel popularnej na całym świecie formacji. Ricky Poveri, to on śpiewał hit Acapulco. Mężczyzna odszedł 2 tygodnie po swoich 80. urodzinach. Mimo wielkich sukcesów na scenie, los nie szczędził mu ciosów. Bolesne piętno odcisnęła na nim, zwłaszcza śmierć 22-letniego syna. Zmarł w lutym. I na dziś to już wszystko. Jeżeli jakiś życiorys wyjątkowo Was zainteresował, to zerknijcie do karty. Tam znajdziecie playlistę z osobami, o których zrobiłam osobne odcinki, a które odeszły w przeciągu ostatniego roku. Być może właśnie któryś z życiorysów tam odnajdziecie. Jeżeli uznajecie, że któryś artysta zasługuje na taki odcinek, to nic też nie stoi na przeszkodzie, bym go w przyszłości stworzyła, także czekam na Wasze sugestie w komentarzach. Jeszcze raz przypominam, że polskich artystów umieściłam w osobnym odcinku, który również znajdziecie w karcie. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj do samego końca i oczywiście zapraszam Was na inne moje odcinki, bardziej standardowe, gdzie przybliżam Wam życiorysy najpopularniejszych artystów sceny, aktorów, dziennikarzy, czasem również polityków czy sportowców. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa!